Dzień dobry kochani, witajcie w czwartek. Ja sobie robię śniadanie. Słuchajcie kochani, mam jeszcze pieczarki, a że my jutro już wyjeżdżamy, no to chcę sobie zrobić dzisiaj na śniadanie jajecznicę z pieczarkami. Ogólnie to opakowanie jakoś na dłużej mi wystarcza i powiem wam, że pieczarki z Lidla na przykład są moim zdaniem dużo świeższe, bo no nic się z nimi nie dzieje, nie czarnieją, nie, tak jakby je mamy 3 dni i zupełnie nic się z nimi nie dzieje, nie? Te z Biedronki czasami to chyba wydaje mi się, że już są prawie przed rozkładem, żeby nie skłamać, no ale tak mi się wydaje, że są takie bardziej miękkie i więc chyba faktycznie zastanowię się nad tym, żeby część rzeczy kupować z Lidla, tylko no po prostu muszę się przyzwyczaić, to po pierwsze, a po drugie muszę pochodzić trochę i zobaczyć, co ma jakie ceny, faktycznie przyjrzeć się paragonom, co gdzie wychodzi taniej, no bo niestety trzeba kombinować, nie? Kurczę, dużo tych pieczarek tutaj dzisiaj mi zostało. Znaczy się, ja wczoraj też sobie robiłam i przedwczoraj tą samą wersję jajecznicy z pieczarkami i z warzywami. Tutaj mam paprykę, też ją sobie pokroję za chwilę, ona już jest taka brzydka się robi, ale te warzywa teraz tak nie poleżą ani za długo. No, a ja się wczoraj do was nie odzywałam, słuchajcie, bo myśmy przyjechali z basenu. I ja tu posprzątałam w kuchni, nastawiłam kolejne pranie, jeszcze ogień zrobiłam, chociaż szłam tylko 2 razy nałożyć i potem i tak zasnęłam z Frankiem, bo Franek chciał, żeby się z nim położyć, a ja wiecie, byłam po tej nocce. No i zasnęłam i obudziłam się o 11:30. Szłam się przebrać w piżamę. No niestety, tak to wygląda u mnie. A chciałam jeszcze wczoraj posprzątać korytarz i werandę, ale myślę, dobra, bez przesady. I tak nas tutaj, wiecie, nic nie odwiedza. Sprzątam tylko dla nas, więc no, na luzie. Ale dzisiaj za to mam, kurczę, nawał roboty. Muszę zrobić śniadanie, wtedy będę montować dla was film z wczoraj. Wczoraj jest przedwczoraj w sumie, bo to wyszło takie z 2 dni, bo jednego dnia mniej nagrywałam i stwierdziłam, że dobra, to będzie za krótkie, to zrobię wam z 2 dni. Wczoraj też za dużo nie nagrywałam, no bo taki dzień na szybko. No, a teraz sobie zrobię śniadanie, zmontuję film. Pójdę dokończyć pranie, wyjąć, przełożyć, już w sumie wszystko wyprałam. I teraz będzie, potem pójdę na dwór, dam kurom, muszę naciąć trochę drzewa i ogarnę się, wezmę prysznic i potem będę, słuchajcie, nas już pakować, bo jutro wyjeżdżamy, nie? Wracam z nocki, chłopaki do szkoły, ja do łóżka, chyba że, nie wiem, będę się dobrze czuła, ale postaram się położyć i wyspać. I wtedy o 13:00 jadę po chłopaków i prosto z przystanku pojedziemy już do tej łodzi. No. Nie wiem czy mamy, nie będę zabierać do mojej siostry. Ogólnie mam ugadane ze znajomym, żeby tu przyjeżdżał i robił ogień, ale nie wiem, kurde. Czy zapytam się mamy, czy ona chce jechać do mojej siostry na ten weekend, czy chce zostać sama.
wiecie, no, znajomy przyjedzie, zrobi ogień, ale też nie będzie tutaj siedział cały dzień, nie? A mama sobie nie pójdzie dołożyć, bo już boi się, że spadnie ze schodów, ledwo chodzi. Więc tak. Ejko, powiem wam. No. I tak to wygląda. Muszę te wszystkie pieczarki skleić, więc dzisiaj będę miała pieczarki zamiast jajecznicy. No ale jutro sobie zrobię na śniadanie borówki, bo nie chcę ich też zostawić, bo wtedy one też się brzydkie zrobią. Więc dzisiaj wypadło na te pieczarki. Wczoraj zjadłam kawałek torta, słuchajcie, tutaj Jasiek rano sobie zjadł. On nie mógł się powstrzymać i rano wciągnął kawałek torta. I bo mówi, mama nie będzie dla mnie, a ja mówię, dziecko przecież będzie, jak wrócisz. No bo ja nie jem, Franka nie ma, żeby jadł, więc spoko. No, a wczoraj zjadłam kawałek torta i powiem wam, że no, jakoś, nie wiem, szału nie ma, dupy nie urywa. Na mnie już chyba słodycze nie robią takiego wrażenia jak kiedyś, nie? Kiedyś na mnie robiły słodycze większe wrażenie, a teraz tak, mam takie odczucie, że jak zjem słodycze, to sobie wyrzucam. Czyli na przykład jak wczoraj zjadłam tego torta, to miałam wyrzuty sumienia, że go zjadłam, bo po co trzymam tą dietę, tak? I tak to wygląda. Wczoraj byliśmy mamie na zakupach w Biedronce, jak wracaliśmy z basenu i kupiłam sobie ten makaron koniak, o którym wy mi pisaliście, ale to jest taki dziwny makaron. W naszej Biedrze go nie ma, nie ujrzysz, a w Kościerzynie był. I wziąłam sobie i taki, i spaghetti, i ten normalny. I faktycznie on ma mało węgli. Ale też czytałam o nim jakieś tam opinie na internetach, że niby był wycofany, coś tam, nie wiem o co chodzi, i że jakieś właściwości miał nie tak, chyba że to jakaś propaganda była. Ale co nas w dzisiejszych czasach nie truje, słuchajcie, wszystko jest na chemii. I no niestety nie ma się co oszukiwać, nie? Wszystko nas truje. Wczoraj właśnie jak byłam na saunie, to były takie dwie panie i tam rozmawiały o farbach do włosów i jedna pani mówiła, że całe życie używała farb do włosów bez amoniaku, a gdzieś tam obejrzała jakiś filmik, że tak naprawdę farby bez amoniaku mają jeszcze więcej szkodliwych substancji, bo amoniak się ulotni, a te substancje, które są w farbach bez amoniaku, po to, żeby zafarbować te włosy, są jeszcze gorsze i utrzymują się przez 2 tygodnie na włosach i na ciele, więc pani mówi, że no po prostu kwestia reklamy. I tak faktycznie jest. Może sobie jeszcze pomidorki dodam tutaj. Ej. Takiego wielkiego pomidora. Ja go chciałam zaraz na deskę, ale przecież muszę go umyć. Te pomidory w ogóle nie przypominają smaku pomidorów. A słuchajcie, myśmy chcieli tam szklanie robić, no ale śnieg leży, nie? Więc nie ma jak, żeby się tam żwadać za to. Więc ja nie wiem, ja będę chyba kupować gotowe sadzonki pomidorów. Bo no nie uda mi się wyhodować nic mojego, ale w przyszłym roku najwyżej sobie wyhoduję własne pomidorki z nasionek, bo ponoć te, które się hoduje samemu, są bardziej odporne na jakieś tam choroby. I ja ogólnie teraz zaczęłam oglądać tą Kasia In, chyba tak, coś takiego. Tak mi się wydaje. No, ale taki kanał. Tak, ona się chyba tak nazywa. No, tak mi się coś wydaje. Kurde, nie pamiętam. Ale Kasia.
No i ona ma szklarnię swoją i właśnie ma szklarnię z polipropylenu. I co ta tam za cuda wyczynia w tej szklarni swojej, o matko. No, cudawianki, naprawdę fajne rzeczy. Chciałabym tak, chciałabym mieć tyle czasu na takie rzeczy, ale na spokojnie. Jeszcze trochę, słuchajcie, chłopaki urosną, to ja będę mogła się zajmować sama wszystkim. A chłopaki będą się sami sobą zajmować i jeszcze innymi rzeczami. Widzicie, jak ten czas szybko zasuwa. 10 lat pykło, jak kolejne 10 pyknie i za chwilę Jasiu będzie miał 20. Dobra, pomidora, Jezu, to dzisiaj będzie cała patelnia tego jedzenia. Na dwa razy sobie to będę musiała zostawić. No i dobra, kochani, biorę się za montaż, ale chciałam wam pokazać, jakby ktoś nie wierzył, ile ja mam rachunku za prąd. Poczekajcie. I ja właśnie opłaciłam to. O. Tyle mam za prąd. Zaczęła mi odsetka 2,14 za 3 dni, słuchajcie, bo termin miałam do 6 i wyskoczyły mi odsetki. No co za skubańcy, no. 1000 zł poszło na fakturę za prąd, niestety. Także mój braciszek bardzo pewnie się ucieszy, że dopierdziela mi na każdym kroku możliwym. Nie potrafi inaczej, to chociaż włącza sobie farelkę na prąd. Także tak. Ale zapłaciłam, no bo bez prądu żyć nie można, nie? Więc... A myślę, że karma prędzej czy później wróci. Bo no, tak to działa, niestety. Dobra, ja się biorę za montaż. W ogóle wczoraj ktoś mi wysłał z was link do... Już wam pokazuję ten kanał. Link do tego kanału Rancho Laszki i słuchajcie, ja obejrzałam o tych kurach, ale tak się wkręciliśmy z chłopakami, że wczoraj chyba 2 odcinki oglądaliśmy i oni mają tutaj krowy i no naszym, znaczy się moim marzeniem kiedyś było też mieć krowy, bydło mięsne. Może kiedyś się to marzenie spełni. Ale no, wkręciliśmy się w oglądanie. Ja wam gdzieś tu pokażę kawałeczek tych krówek. Bardziej na... A Jezus, jeszcze jakieś reklamy. Tarek. O. I tak asekuracyjnie tą szarą linkę. I takie krowy, takie mięsne krowy, oni mają fajnie. W ogóle fajny kanał, spoko, naprawdę. Bardzo fajny. Także się wkręciliśmy i oglądamy. I subskrybujemy też. No, dzięki za polecajkę. Przynajmniej mam teraz co oglądać, bo powiem wam, że wszystkie kanały na YouTube jakoś mi się przejadły. I ostatnio na Netflixie oglądałam, ale taki serial, ale też się skończył. No i tak naprawdę nie miałam co oglądać, a czasami wieczorem sobie usiądę tak, żeby sobie odpocząć i sobie obejrzę coś, ale wczoraj właśnie chłopakom włączyłam o tych kurach. No i Franek był zafascynowany. Chciałby mieć takie kurki właśnie małe, różne tam takie jak oni tutaj mają, czyli wiecie, z tymi takimi piórkami i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo się wciągnął i lepiej niech ogląda to niż jakieś tam, wiecie, Minecrafty moim zdaniem. A mi się chce jeszcze spać ogólnie. Jezu, wczoraj miałam makijaż i tak zmyłam go sobie, ale nie zeszedł cały i muszę iść pod prysznic, ale najpierw pójdę porobić i potem się ogarnę. Wypiję kawę, zmontuję i pójdę pociąć to drzewo i wtedy wezmę prysznic, bo będę cała brudna, więc tak jakby wolę tak. Dobra, ja biorę się za sprzątanie samochodu. Trochę drzewa naciąłam, ale się nawkurzałam dzisiaj. Się znowuż nie chciało mi rozpalić. Jak się już rozpali, to się pali. Ale kurde, żeby to rozpalić, to się trzeba nawkurzać. No, a ja sprzątnę samochód. Wyjęłam dywaniki do mycia. Znaczy się dywaniki, te takie plastikowe, nie? I... O, wróć. Muszę tu odkurzyć. W ogóle z tyłu tam jest taki bałagan. Płynu muszę sobie dolać. No i patrzcie, myśmy w piątek myli samochód, nie?
A dzisiaj on, no on już od 2 dni jest cały taki biały, nie wiem, od tej soli czy od czego. W ogóle jaki bałagan, patrzcie na to, normalnie jak rolnik. No ale tu też syf. Ja się śmieję, bo mam takiego kolegę, który robi detailing i się śmiałam do niego, że kurde, musimy jakąś współpracę nawiązać, on mi będzie czyścił auto, a ja go będę reklamować. No, więc tak, taki bałagan, ja się biorę, muszę to posprzątać i wtedy jeszcze muszę w domu, dzisiaj chcę ogarnąć. A ten płyn miałam wlać, widzicie, się zamyśliłam, zagadałam się i wyjęłam te. Ten z przodu mój też wezmę do mycia. Wyszoruję go porządnie, ja to zawsze w wannie robię. Potem niestety cała wanna jest do mycia, ale no tak to nie... Tak inaczej się tego nie da, nie? Latem to można jeszcze w stawie. Chociaż ja tego nie robię koło stawu, bo... Kurde, no otwieraj się. To saniedę. Jedną ręką. Poziom oleju by trzeba było sprawdzić w ogóle. Coś mi tu ten mój samochód żyga olejem. I nie wiem, czy przez to, że ja trochę tam zawsze bokiem wyleję, czy on faktycznie gdzieś żyga. Albo to jest to, że ja wylewam. Jak robię sobie dolewki. Nie wiem, kiedy mamy rozrząd do wymiany. Muszę zajrzeć na tą karteczkę. Będę musiała sobie kupić jeden płyn na drogę. Bo bez płynu to jest lipa. Ostatnio właśnie majster mi naprawił ten... Tam jakiś... Coś tam było zepsute, jakiś zaworek czy coś, że to nie psikało. No. Gdzie tu jest ta kartka? I widzicie, on coś go tu, albo go coś boli i pluje olejem, albo to jest przez to, że ja jak wlewam tutaj, to zawsze mi się wyleje, nie? Gdzieś tu była ta kartka od rozrządu. Gdzie ona jest? Czy to jest to? No, następny przegląd. Następny przegląd 288 tysięcy. Ja muszę zobaczyć, ile teraz mam. A Jezu, odkurzacz chodzi. Tak jo, Ewa. Tak jo, i wtedy rachunki za prąd. No, ale ten rachunek dzisiaj to mnie tak... Zdołował mnie, więc powiem wam, nie? Normalnie tyle hajsu. Tyle hajsu. Ile to by rzeczy było za to. Ile to by było zakupów w Biedronce. Aż dwa razy bym mogła iść. Na dwa razy porządne zakupy. Nie no, się śmieję, ale porażka z tym moim braciszkiem. Od 5 boleści. O, tam pełno resztek jedzenia. Muszę to ogarnąć. Bo nie chcę, żeby mi się walizki pobrudziły. W ogóle kiedyś tu miałam z tyłu taki, o, i tam kabanosy widzę. Tak to jest, jak chłopaki jedzą, nie? Podczas jazdy. Kiedyś miałam tutaj z tyłu taki... Też taki dywanik jakby. Ale się zastanawiam, czy... I on... On w ogóle, czemu ja go wyjęłam, ja już nie pamiętam, ale on się zaginał chyba. I to było też takie gumowe i nie wiem, gdzie ja to mam. Ale może pomyślę, żeby sobie kupić tutaj coś, żeby wyłożyć. Chociaż z drugiej strony, kurde, jakby nie było na co hajsu wydawać, nie? O, olej muszę sobie dokupić jutro. Ja zawsze wożę sobie puste pudło w bagażniku, żeby wiedzieć, jaki olej ja używam, i używam ten, bo taki ziomek mi polecił. O, i tu są nawet chusteczki od ostatniego sprzątania i jakiś nożyk od otwierania karmy, bo zawsze karmę otwieram psom, to muszę mieć nożyk, a w razie obrony też trzeba mieć. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za to sprzątanie.
Zobaczymy się później, bo potem jeszcze będę w domu sprzątać. Jasiek dzisiaj na treningu, Franek siedzi sobie w domu z mamą. No, a ja mogę wtedy robić. Kurczę, 2 godziny mi zajęło, słuchajcie, sprzątanie samochodu i jak przyjedziemy, będę musiała wszystkie pokrowce ściągnąć, bo są, no, brudne, pociapane, pooblewane. Ściągnęłam tam u Jasia, bo był strasznie brudny i ściągnęłam też te 2 z przodu tutaj. No, ogólnie umyte jeszcze, idę po ściekę do szyby, bo tam mam te paczki, wczoraj ich nie odesłałam, słuchajcie, bo nie wiem, mycie szyby normalnie tym płynem do szyb nic nie daje. Nadal są smugi, więc po prostu idę po tą ściereczkę z Gosi, którą mam w kuchni i wtedy spróbuję. I nastawię te pokrowce. W sumie idę teraz, tu wyłączę, żeby mi się nie rozładował aku. No, tak, Ewa, tak ty tutaj narobiłaś. No, tak z grubsza ogarnięte, słuchajcie. Za bardzo też nie, ale no, wiadomo, to się nie da. I ja zawsze psikam sobie jeszcze samochód tym Airwickiem. On jest w ogóle, Jezu, dobra, nieważne. To jest zapach wiosenny i mega mi się podoba i lubię go. I zawsze go sobie kupuję. On ogólnie był dostępny w Biedrze. Teraz długo go nie miałam, bo ja miałam 2 opakowania sobie kupione. Ale zawsze sypsikam samochód tym, tak jakoś świeżo, fajnie pachnie. Podoba mi się ten zapach. No. Można się udusić tutaj. Wszystko jest też, kurczę, do prania. Ale nie chcę tego wszystkiego dzisiaj ściągać, bo ja wiem, że nie dam rady tego założyć, bo to jest trochę roboty z tym. A... muszę tak konkretnie wypsikać, żeby ładnie pachniało. Tylko to też dusi. To za chwilę ten. To za chwilę się ulotni. I nie będzie tego czuć. Jezu, co ja tu mam? Jakieś chusteczki, nie chusteczki. Do śmieci. Dobra, więc idę. Idę nałożyć na ogień. Wezmę te do śmieci. O. I... zanieść odkurzacz, tutaj te rzeczy, mam jeden dokument, to do prania, wycieraczki umyję i kurczę, to już jest 15, słuchajcie, ja dzisiaj cały dzień na dworze siedzę. No i dobra, kochani, ja już w domu i będę myła te wycieraczki, to są chyba, ale patrzcie, ile piachu na nich było. Ja sobie ustawię prysznic na ten strumień i to fajnie wszystko wymyję, potem kładę je na ręcznik. One wyschną i wezmę je do samochodu. Tutaj jakieś jedzenie, cukierki, gorącą wodą, to wszystko szybko schodzi. Tak ja sobie radzę. A potem będę wannę myła całą, bo cała wanna brudna. Zresztą całą łazienkę muszę umyć, więc... a nie mam zbyt dużo czasu, no ale... jeszcze gdzieś tu jeszcze jakiś cukierek się przykleił chyba, czy coś. No, chcę jeszcze ogarnąć łazienkę, przejechać już ostatnie pranie. Boże, ile tego prania. Tutaj wrzuciłam w sumie te pokrowce z samochodu, tu wyjmę sobie te gumy. No i będę, zmyję podłogę, ale chcę to na kolanach zrobić, korytarz i werandę, wtedy pojadę po Jasia, wtedy lecę pod prysznic i ja naprawdę powiem wam, że ja nawet nie mam czasu zjeść dzisiaj, nie? Bo ja sobie włączyłam piekarnik, bo tam mam jeszcze mięso i tak na szybko chyba zjem, najwyżej potem coś do pracy sobie wezmę, nie mam serio czasu.
Od razu umyję tutaj ten sedes, tą deskę sedesową. Dobra. Przepłukaj sam piach. Ja już powinnam być po Jasia, słuchajcie. A ja jeszcze stwierdziłam. No. Jeszcze te drzwi mi się nie chcą. No. Jezu. Nie mogę. Muszę naprawić ten zamek w tych drzwiach. No. Dobra. Mamy zepsuty zamek z przodu. Bo chłopaki za mocno szarpali. Jezu, tu pełno rzeczy. A jeny, tych paczek ja chyba nie zdążę wysłać. Wszystko tu jest w tym samochodzie. Dobra, ładowarki ja mam, bo jakby mi się rozładował telefon. Dobra. Okej. Naprawdę to już jest po piątej, słuchajcie, a ja jeszcze muszę wziąć prysznic. No. Ale posprzątałam, muszę wziąć prysznic i zjeść. Robię sobie mięso, podgrzewam. Znaczy się mięso już się w sumie podgrzało. A okej. No i czysto. I elegancko. Idę jeszcze nakłaść do pieca. W ogóle wyszłam na kapciach i na bluzie, żebym się nie rozchorowała. Bo wtedy będzie fest, jak się rozchoruję, ale chyba nie. O ja, prawie zgasło. No dobra, kochani, ja jadę już do pracy. Zawsze zapominam się z wami pożegnać, więc przychodzę teraz, żeby włączyć klimę, bo nie będzie słychać. Więc no, dziękuję wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia już jutro, bo jutro no wyjeżdżamy. Więc będziemy na pewno, znaczy ja będę na pewno nagrywać. Dzisiaj po prostu dzień na wariackich papierach, wszystko na szybko. Ja szybko wzięłam prysznic, szybko zjadłam, znaczy się nawet nie dokończyłam tego jedzenia, tylko trochę tam zjadłam, żeby nie być jakoś bardzo głodno. Wzięłam sobie kabanosy do pracy, więc będę kabanosy jeszcze sobie zjem. No i na jutro, słuchajcie, sporo rzeczy na rano, bo nie zdążyłam nas dzisiaj spakować, więc będę nas pakować jutro. Będę też układać rano pranie, bo cała strata, po prostu jutro wam to pokażę, cała strata prania tam leży.
pościele, to wszystko, co ja w ciągu tygodnia tam ściągałam i wszystko leży i czeka. Jasiek nie chce tego poukładać, bo mówi, że jest przemęczony po treningu, no bo faktycznie był na treningu, więc ma prawo. No więc rano będę to układać i wszystko Wam pokażę na pewno. I zastanawiam się, czy właśnie chłopaków, chyba ich poślę do szkoły i do przedszkola i po prostu ich szybciej odbiorę, tak żeby mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie, żeby się ogarnąć, żeby nas spakować, wiecie, tak na spokojnie. No i wtedy pojedziemy. Żeby jeszcze po południu dojechać. Ja patrzyłam, że mamy 400 km. Chyba niecałe, więc myślę, że w 4 godziny powinniśmy to śmiało zdążyć. No, więc tak. To tyle, słuchajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i pa!